Witajcie w kolejnym materiale na kanale Just Freestyle. Dzisiaj w poradniku trików freestyle'owych będą uczyć Was dwa Michały. Wraz z Michałem Dziobkiem nauczymy się knee-stola, czyli trzymanie piłki na kolanie. Nauczymy się go w dwóch wersjach, czyli w podstawowej, w pozycji stojącej oraz w pozycji klęczącej, czyli ta nieco trudniejsza wersja. No to zaczynamy, bo mamy wiele do roboty. Knee-stol, tak jak mówiłem, polega na utrzymaniu piłki na kolanie. Ewolucja ta może być podstawą do wielu naprawdę ciekawych połączeń, które jeśli chcecie, możemy pokazać w kolejnym odcinku. Ale najpierw nauczmy się samego trzymania piłki na kolanie. Na początek pomówmy o samym ustawieniu nogi. Kolano, na której będziesz trzymać piłkę, powinno być uniesione na wysokość twojego biodra, a noga zgięta pod kątem 90 stopni. Noga, na której stoisz, powinna być lekko zgięta w kolanie. Musisz stać mega stabilnie, tak byś miał pełną kontrolę nie tylko nad swoim ciałem, ale i też przede wszystkim nad piłką, którą będziesz miał oczywiście na swojej nodze. Zatem prawidłowa równowaga i stabilizacja całego ciała to podstawa. Piłkę trzymamy dokładnie w tym miejscu, tworzy nam się taki drobny dołeczek i jest to najbardziej stabilne miejsce dla piłki. Czyli piłkę trzymamy bardziej na udzie niż na kolanie. Nauka trzymania knee-stola wygląda w sposób następujący. Przytrzymaj piłkę na kolanie ręką i złap równowagę. Możesz robić drobne podskoki, wtedy łatwiej będziesz łapać równowagę. Kiedy poczujesz, że jesteś już stabilny, puść piłkę i staraj się utrzymać ją na nodze. Kiedy będzie ci spadać, poprawiaj ręką i ponownie staraj się utrzymać równowagę. No i tak w kółko, metodą prób i błędów. Nie ma innej drogi, musisz to powtarzać w kółko i po prostu trenować. Pamiętaj o drobnych podskokach i balansowaniu nogą, na której trzymasz piłkę. Kiedy idealnie złapiesz równowagę, będziesz trzymać piłkę bez żadnych gwałtownych ruchów i podskoków. No i uważaj, byś nie przesadził oraz pamiętaj o dobrej rozgrzewce, bo zbyt długie trzymanie piłki nogi w takiej pozycji, zwłaszcza kiedy nie jesteś do takiej pozycji przyzwyczajony, może sprawić, że będziesz miał przykurcze i bóle w biodrze. A tego nie chcemy. Oj, nie, nie, nie. Ała, to wszystko boli. Jeśli chodzi o zgięcie kolana, to po czasie możesz ustawiać je wedle uznania. Niektórzy freestylerzy mają nogę bardziej wyprostowaną, no ale ja osobiście uważam, że dużo ładniej wygląda knee-stol ze zgiętą nogą. Nie uważacie? Kiedy już opanujesz samo trzymanie i balansowanie piłki na kolanie, spróbuj złapać futbolówkę wyrzucając ją z rąk, potem z footstola, czyli trzymania piłki na stopie i oczywiście na samym końcu z kapek. Pamiętaj o amortyzacji piłki i oczywiście o balansie, którego uczyłeś się w poprzednich etapach. Noga podporowa lekko zgięta i wykonuje drobne podskoki, a noga, na której trzymasz piłkę, wykonuje ruchy na boki. Im więcej będziesz to trenować, tym lepsze będziesz miał opanowanie. No dobrze, czas na błędne wykonanie. Przede wszystkim niemożliwe będzie złapać i utrzymać knee-stola, kiedy będziesz trzymać nogę za wysoko albo za nisko. Nie złapiecie również tego triku, jeśli nie będziecie amortyzować piłki przy złapaniu jej. Nie wystarczy wystawić nogę i po prostu czekać na piłkę. Michał, spadła ci piłka. No faktycznie. Nie możecie odbijać tej piłki, ona musi wam siąść na kolanie, ładnie wylądować. Amortyzujcie lot piłki, uginając lewą nogę w kolanie. To wygląda podobnie jak w przypadku łapania knee-stola. Starajcie się w podobny sposób kontrolować spadającą piłkę. A potem oczywiście balansujcie. Stojąc jak słup soli, nie złapiecie tej piłki. Zatem musicie być cały czas skoncentrowani na piłce. Przyjrzyjcie się, jak wygląda chwyt na knee-stola w 240 klatkach na sekundę. Przyjrzyjcie się, jak zachowuje się ciało, jak i piłka. To może wam pomóc. To by było na tyle, jeśli chodzi o knee-stola w pozycji stojącej. Przejdźmy do pozycji klęczącej. Z jednej strony jest to bardzo podobne w wykonaniu, lecz w praktyce wychodzi na to, że utrzymanie równowagi i balansowanie w takiej pozycji znacznie się różni od knee-stola w pozycji stojącej. Kolano nogi podporowej układamy na ziemi tuż obok stopy drugiej nogi. Piłkę trzymamy mniej więcej w tym miejscu. Jeśli chodzi o knee-stola w pozycji klęczącej, to powierzchnia, na której balansuje piłka, jest nieco większa. Ale to wcale nie znaczy, że to będzie prostsze do wykonania.
Pamiętaj, by stopę postawić na samych palcach. A dlaczego? Ponieważ balansowanie nogą będzie wychodzić właśnie z palców. Skupienie, skupienie. Trzymaj. Kiedy położysz całą stopę na ziemi, to po pierwsze nie będziesz w stanie balansować w ogóle nogą, a po drugie kolano będzie źle ułożone względem piłki i bardzo ciężko będzie ją utrzymać. Nauka tego stola jest nieco trudniejsza, ale nauka jest bardzo przyjemna. Możesz przecież w każdej chwili w domu wziąć piłkę i po prostu starać się balansować piłką na kolanie. Nie wymaga to żadnego wysiłku, po prostu stawiasz piłkę na kolanie, klęczysz i ruszasz nogą, łapiesz równowagę. W tym przypadku balansujesz nogą niemal we wszystkie strony. Oprócz na boki, również za pomocą palców u stóp kontrolujesz ją ruchami w górę oraz w dół. Kiedy piłka leci za bardzo do przodu, podnosisz kolano. Kiedy zaś leci zbyt blisko ciebie, to je obniżasz. I tak ćwicz, dopóki nie wyczujesz złotego środka. Musisz pamiętać, że częsty trening wykształtuje twoją pamięć mięśniową. Oznacza to, że im częściej będziesz trenować jakiś trik, tym lepiej będzie ci on wychodzić z każdym treningiem. Logiczne. Wniosek jest prosty. Po prostu trenuj. Teraz czas na inne zagrania i połączenia związane z knee-stolem. Pierwszym z nich jest taka wariacja trzymania piłki na kolanie. Wygląda niepozornie, lecz jest to pozycja, która wymaga dodatkowej nauki i treningów. Bardzo fajne przejście do SD, połączenie dwóch wersji knee-stola z dzisiejszego poradnika. Musisz wykonać niezwykle kontrolowany przysiad jedną nogą. Możesz również powstać z piłką, czyli zrobić kontrolowane wstanie na jednej nodze. Wstań, powiedz, nie jestem sam. Kolejne fajne i proste zagranie to takie wybicie piłki. Kiedy będziesz trzymać piłkę na kolanie, wystarczy, że energicznie wyprostujesz nogę, a piłka magicznie podskoczy do góry. Możesz również złapać piłkę na kolano po wypuszczeniu jej z knee-stola, albo zrobić też taką ślizgawkę po nodze. A na koniec taki tatw z knee-stola. To już wyższa szkoła jazdy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że knee-stol nie będzie już dla was trudny. Wystarczy trenować, trenować i jeszcze raz trenować. Jeśli chcesz pochwalić się efektami swoich treningów, pokazać filmik albo zapytać się o więcej rad, to wpadnij na naszą grupę facebookową. Tam znajdziesz całą naszą społeczność i również ja jestem aktywny w komentarzach. Zatem wpadaj śmiało, czekamy tam na ciebie. Link do grupy jest w opisie filmu. Jeśli chcecie kupić niezwykle stylowe bluzy Jazz Freestyle, które razem z Michałem mieliśmy w tym poradniku, to link również znajdziecie w opisie filmu. Niech knee-stol będzie z wami i pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczył was Brzezik z gościnnym udziałem Michała Dziobka. Trzymajcie się, Eldo.